Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, zapraszam was serdecznie. Dzień dobry. Do naszego małego królestwa kociego, tak naprawdę. Chodźcie, śmiało. Och, są maluszki, piękne koty. Maluchy są na górze, na drapaku. A to tylko część oczywiście tych kociambrów, z którymi mieszkamy tutaj i dzielimy wspólnie dom. No to czuję, że będziemy mieli o czym rozmawiać. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry. Gościmy dzisiaj u pana Bartosza Krawczyńskiego, który jest prodziekanem do spraw sportu i studiów obcojęzycznych. Dzień dobry. Spotykamy się w niezwykłych okolicznościach, ponieważ chcielibyśmy porozmawiać z panem o pana pasji. O pana pasji poza oczywiście tym, czym zajmuje się pan na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego właśnie, co stanowi pana zajęcie poza uczelnią. Trudno powiedzieć, że to zajęcie, ale spotykamy się dlatego, że od kilku dobrych już lat razem z żoną, a tak naprawdę z całą rodziną, bawimy się w koty, jak ja to zwykłem mawiać. I od 3 lat prowadzimy hodowlę kotów norweskich. Tu właśnie mamy jednego takiego kolegę, który przyszedł nas odwiedzić właśnie i będzie sobie biegał. Gdzieś z tyłu leży za mną jeszcze jedna z naszych kotek. W sumie w tej chwili razem z małymi, z maluchami, które mamy z 2 miotych, mamy aż 17 kotów w domu. Z tego 15 to koty norweskie, ale nie wszystkie są kotami hodowlanymi. Tak naprawdę część to są maluchy, ale tak, to jest rzecz, którą się zajmuję od dłuższego już czasu i pochłania nam naprawdę sporo czasu. Jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, bardzo mocno wkręceni w zabawę w koty. A proszę powiedzieć, skąd pomysł? Dlaczego nie psy? Dlaczego koty? Dlaczego akurat ta rasa? Czy coś się takiego wydarzyło? Czy po prostu zainteresowanie właśnie kotami i tą rasą przyszło z jakiegoś, stało się znienacka? Czy coś było innego powodem? Koty są obecne w naszym życiu od dawien dawna. Ja początkowo nie byłem jakimś wielkim entuzjastą, ale moja żona, u mojej żony w domu zawsze były obecne koty. Pierwszego kota kupiliśmy w 2004 roku bodajże. To był kot rosyjski, niebieski, ale jakby wtedy nie chodziła nam po głowie hodowla. Pierwszy kot norweski leśny pojawił się u nas w domu na przełomie 2016 i 2017 roku. Jakby bezpośrednią przyczyną tego, że akurat nie Norwegii zagościło u nas w domu, było znalezienie przez moje dzieci Irenki, takiego kota niewidzialnego, który gdzieś tu krąży po domu. Jest przekochany dla domowników, ale jak tylko przychodzi ktoś obcy, to kota nie ma. I ja wtedy postawiłem taki mały warunek, że okej, Irenka będzie mogła z nami zamieszkać pod warunkiem, że ja spełnię swoje marzenie i kupimy nie hodowlanego jeszcze wtedy, bo jakby nie myśleliśmy nawet wtedy o hodowli, pierwszego kociorysia, tak? Bo to, co mnie urzeka w kotach norweskich leśnych, to to, że one trochę są takim skrzyżowaniem kota, rysia, żbika, są niesamowicie inteligentne, niezależne, ale jednocześnie mają takie przekochane, przekudłate futro, będąc przy tym takim, no, dzikim kotem tak naprawdę. Jak Państwo tu widzicie, to te kociaki cały czas gdzieś tu biegają, jest ich pełno, a przy okazji po prostu jest to kupa futra. No właśnie, troszkę wyprzedził pan doktor moje, bo chciałam następne pytanie zadać na temat właśnie ich charakteru, ich no właśnie tego, czym się wyróżniają od innych ras. Tak, można to zauważyć podczas już chwilę tutaj. Myślę, że to jest dobre przejście do co robi kot, jak jest najgłębiej.
A proszę powiedzieć jeszcze, panie doktorze, jak pan, to chyba myślę, że cała rodzina tutaj musi być zaangażowana w takie spore stadko wspaniałych kociaków. No, od samego początku, dzięki dużemu zaangażowaniu dzieciaków, mojej żony, przede wszystkim tak naprawdę, jakby zaangażowani jesteśmy wszyscy, jeździmy na wystawy, dzieciaki są stewardami, bywają stewardami na tych wystawach. Ja się zawsze śmieję, że jesteśmy tak wkręceni, że nawet w którymś momencie, jak kupiliśmy kotowóz, czyli kampera, to zarejestrowaliśmy go, znaczy numery rejestracyjne to są tego samochodu, to G0 koty, czyli Go koty. No naprawdę jakby poziom zakręcenia jest przepotężny. Jeśli chodzi o to, co nas urzeka w tych kotach, czy co mnie urzekło w tych kotach, to chyba przede wszystkim właśnie ta niezależność, ta dzikość i też niezwykła inteligencja. Znaczy ja, jakby trudno mi sobie wyobrazić kota, który będzie cały czas sobie gdzieś tam tylko leżał. One są naprawdę bardzo aktywne, nie tylko małe i duże, ale i duże koty przebywają z nami. No tak naprawdę tak przyszliśmy gdzieś po naszym domu, to w zasadzie one za nami wędrują, tak, po poszczególnych pomieszczeniach. Bo staramy się, żeby te koty jakby spędzały dużo, dużo, dużo czasu z nami, z osobami też jakby obcymi, gośćmi, którzy nas odwiedzają. Jest dużo ciekawostek też o kotach, ale to pewnie za chwilę o tym porozmawiamy. No tak, widać, że koty są bardzo zainteresowane i nami, i zabawkami. A proszę jeszcze powiedzieć, panie doktorze, jak wygląda pielęgnacja takich maluchów, bo rozumiem, że one tutaj przebywają z rodzicami swoimi, tak, i z państwem jakiś czas. Następnie są im znajdywane jakieś miejsca, domki, tak, nowe miejsca. Hodowli, tak? Chodzi nam o to, znaczy jest określone, my jesteśmy hodowlą zrzeszoną w Felis Polonia. To jest największa w Polsce organizacja, która jest uznawana przez tak zwany World Cat Congress, czyli takie zrzeszenie federacji międzynarodowych kocich federacji felinologicznych. I zgodnie z naszymi przepisami naszej federacji, kocięta mogą opuścić nasz dom najwcześniej w wieku 12 tygodni. My staramy się, żeby te kociaki wyjeżdżały od nas nie wcześniej niż w 14-16 tygodniu, ponieważ wiele badań pokazuje, że dopiero wtedy tak naprawdę kończy się etap późnej socjalizacji. Jeśli chodzi o pielęgnację, to te kociaki od początku tak naprawdę przebywają z nami. One się rodzą na naszych rękach, sami odbieramy porody, sami przeżywamy radość narodzin, ale też niestety, i to powiedzmy sobie jakby też szczerze, że też tak bywa w hodowlach, smutek, kiedy któryś z kociąt odchodzi. Bo tak się zdarza, niestety, tak? To jest to wkalkulowane gdzieś niestety w hodowlę. Oczywiście na początku mama przebywa z nimi w takim w miarę spokojnym, osobnym pokoju, do którego my przychodzimy też pomagać jej w pielęgnacji kociąt. No i stopniowo tak naprawdę coraz więcej czasu spędzają dzieciaki z nami. Od początku, w zasadzie od drugiego, trzeciego dnia one są przez kilka sekund na początku, kilkanaście, kilkadziesiąt, a potem już dużo, dużo dłużej trzymane na rękach. Jest to dla nich też taki dodatkowy stres, tak? Dzięki któremu oswajają się z człowiekiem, z dotykiem ludzkim, z obecnością, z zapachem człowieka i tak dalej. Ten okres wczesnej, tak zwanej wczesnej socjalizacji u kociąt trwa mniej więcej do 8 tygodnia i wtedy kocięta nie boją się, nie znają tak naprawdę strachu. To jest ten moment, w którym powinniśmy im jakby zaproponować jak najwięcej bodźców o delikatnym natężeniu. Panie doktorze, kotki tej rasy charakteryzują się bardzo pięknym i gęstym futrem. Jak o takie futro, jak o takiego kota dbać? Faktycznie jest tak, że nasza rasa należy do tak zwanej grupy kotów półdługowłosych. Koty norweskie leśne mają dwa rodzaje tak naprawdę futerka. Jest tak zwany podszerstek, miękki, bardzo gęsty i twardszy zdecydowanie, włos ościsty, okrywowy. I do zwykłej pielęgnacji wystarczy taki podstawowy zestaw tak naprawdę. Takie cążki do obcinania pazurków,
i grzebień. Może jeśli nie jesteśmy pewni swojej ręki, to lepiej iść jednak do weterynarza, obciąć te pazurki. Tak, ale z reguły staramy się w hodowlach przyzwyczaić maluchy do takich podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Najpierw lekko wysuwając im pazurki z palców, a potem tak naprawdę też obcinając pazury, więc z reguły koty są do tego przyzwyczajone. Nie powiem, że to może bardzo lubią. Są pewne zasady, trzeba uważać, żeby nie naruszyć tkanek miękkich oczywiście i obcinać samą końcówkę pazura, ale to nie stanowi większego problemu, większego wyzwania. Bierzemy takiego kociaka. On jest jeszcze mały bardzo, tak? Ale staramy się przyzwyczaić takie maluchy od początku. I najpierw często pod włos, żeby wyczesać właśnie martwy tak zwany podszerstek. Tak, a potem układamy sobie. A czy wystarczy do tego zwykły grzebień, czy jakiś trymer również? Nie, trymery niszczą podszerstek i trymerów raczej nie polecamy. A w sklepach zoologicznych można kupić zwykły metalowy grzebień, w przypadku Norwegów jest najlepszy. My jeszcze dodatkowo jakby w ramach pielęgnacji i przygotowań kotów przedwystawowych mamy taką szczotkę, którą wykorzystujemy przy czesaniu kredzy, ona jest wtedy większa, i specjalną szczotkę do ogona, żeby ta kita prezentowała się fajnie na samej wystawie. Jeśli chodzi o kosmetyki z kolei, to w takim codziennym życiu raczej ich nie stosujemy. Natomiast jako hodowcy, prezentując nasze koty na wystawach, faktycznie korzystamy od czasu do czasu z różnych kosmetyków. Mamy kilka rodzajów szamponów w zależności od tego, jaki to jest rodzaj futra, jaki to jest kolor futra. Tak? Tutaj gdzieś wśród tych kosmetyków znajdziecie Państwo, nie reklamując żadnych marek, szampony do różnych kolorów i do różnej struktury futra. Mamy różne rodzaje pudrów, które powodują, że włosy wzajemnie, włos się usztywnia, nie przytłuszcza się. Są też specjalne strukturyzery, które utwardzają tak naprawdę, i środki antystatyczne, które powodują, że włosy kocie się nie elektryzują. Tak? Więc to jest rocket science po prostu, kocie. Jesteśmy w okresie przedświątecznym. Nie kupujcie kotów na prezenty, nie kupujcie zwierząt na prezenty, bo kot nie jest zabawką. Jeśli chcecie Państwo kupić zwierzę rasowe, nie adoptować, tak? Bo ja adopcję rozumiem, sam tak jak powiedziałem, mamy rescue cata znalezionego gdzieś tam na podwórku czy w śmietniku i jest przekochana Irenka. Natomiast jeśli chcecie kupić zwierzę rasowe, to sprawdźcie rodowód. Sprawdźcie, czy hodowla, z której pochodzi pies czy kot, jest zarejestrowana odpowiednio, jeśli chodzi o psy, w Związku Kynologicznym w Polsce. O, właśnie, coś poleciało, bo dzieciaki kocie się bawią, zabawa pełną gębą. Kończąc naszą rozmowę, chciałabym zapytać, czego można życzyć hodowcy kotów rasowych? Ha, to dobre pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim jednak zdrowia dla nas, dla ludzi, właścicieli kotów w tym trudnym czasie, ale też dla samych zwierząt, bo wyzwania zdrowotne są największymi, przed którymi stoi każdy hodowca. Tego, żeby i duże koty, i małe koty, które mamy w domku, zawsze były zdrowe, żeby znalazły swoje miejsce na ziemi, niezależnie od tego, czy to będzie hodowla, czy to będzie domek na całe życie. No i tak jak żeglarzom życzy się stopy wody pod kilem, tak hodowcy chyba jednak mimo wszystko też trochę sukcesów wystawowych. Przyłączamy się do tych życzeń. Życzymy, żeby faktycznie cały czas osiągał Pan te wspaniałe kocie ideały. Życzymy z okazji zbliżających się świąt również dużo, dużo radości, tak, spokoju w tym też trudnym okresie, w jakim ostatnio przyszło nam żyć. I naprawdę życzymy wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim. Dziękuję bardzo. I radości. Ja również na co dzień. I Państwu, i naszym widzom
wszystkim studentom samych sukcesów hodowlanych nie będę życzył, tak? Ale samych sukcesów w pracy na uczelni, w wyników, jeśli chodzi o studia. Mam nadzieję, że niebawem wszyscy będziemy mogli spotkać się w murach uczelni na zajęciach stacjonarnych. Tak naprawdę muszę przyznać, mimo tego, że obowiązki prodziekańskie powodują, że na uczelni tak jestem no, raczej częściej niż rzadziej, że to jest jedyna albo jedna z niewielu zalet pandemii, to że mogę więcej czasu spędzić z własnymi zwierzakami w domu. No tak, to na pewno. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za spotkanie.